witajcie. Tutaj Husiek, witam was w kolejnym odcinku. Ale tak jak to sobie tutaj skończyłem, nie chciało mi się w sumie grać poza nagraniami, więc nie grałem. Propo tego waypointa można też ofnąć. Tego i tego. Okej, dobra. A, zawyczaiłem go. Kurde, jeszcze tak przyczajony tygrys. Więc tak, obiecałem wam jeszcze podwodny dungeon. Tak też do takiego się dzisiaj będę chciał udać. Ale to chyba za dnia. Tam jest wilkołak, więc chyba sobie pójdę go pociągnąć. Chodź. Za sobie o swoimi creepera chyba. Haha. What the fuck. Dobra. Cześć creeper. Ty lubisz jeść to. No dirt. Dirtu nie potrzebuję, chodź. Lubisz to, nie? Yeah. Haha. No to mamy creepera. Będziesz chodził czy stoisz w miejscu? Zobaczymy cię. Możesz pytę. Czyżby pustą ręką? Tak. Na to wygląda. Ha. Dobrze mieć creepera. Zawsze to jakoś obroni. A, to się teleportuje z nami. Czyli wszystko po staremu. Się kurde ich nakociło. No. Przecież kurde, fucking bitchin. Jeszcze te małe zgrady pieprze, nie, nawet ich nie atakuje, bo z tym to jest przerąbane. Dobra, robi się dzień. A pieprzona gnido. Dobra. Cóż, zaraz wsiądziemy do naszego balonu i polecimy. Tak sobie jeszcze myślałem, że fajnie będzie, jak sobie zrobię dwa balony. Znaczy w sensie ten, co już mam i jeszcze jeden. Taki awaryjny w domu, żeby sobie po prostu stał gdzieś na mojej polanie. W razie W, ja bym kiedyś gdzieś zginął. No to wsiadam szybko w ten awaryjny balon i lecę. Tam zawsze będzie węgiel, zawsze będzie można właśnie się szybko przetransportować do miejsca, w którym zginąłem. Pong, pong, pong. O. Chodź. No, to się nazywa. Taką armię to ja rozumiem. Dobrze słyszymy. Pol. Chyba dobrze słyszymy. Zaraz sprawdzimy. To gdzieś było tutaj, tak? Aha. Zaraz zobaczymy, czy się tak uda nam przekopać, podejrzewam. Jep. Jak w pysk strzelił. Creeper, nie teraz. O cholera, jasna. Spadniesz tam i się zabijesz, cholerę. No jeszcze nie zaklinował.
What the fuck? Zobaczmy to. No shit, jeszcze leje. No shit. What the fuck? Czyli skoczyłbym sobie tam, ale cholera wie, co mnie tam czeka. Czekajcie. Jeszcze sakiewkę. Poprzerzucam bardziej ważne rzeczy. Dirt oczywiście. Zegarek. Może te jabłka sobie 3 zostawię jednak. Tak w razie W. Ambety. Może tego też. W razie W. Dobra. Łopatę mi się raczej nie przyda, chwilę mi się na razie, a też może się przydać. Dobra. Brzyt. What the fuck? No szczerze powiem, korci mnie coraz bardziej. Ale jeszcze sobie tutaj... Aha, tu jest spawner i tam jest skrzynka. Korci mnie, żeby tam wpaść. O, cholera. Jest ich 2. Cholera wie, co one robią. Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma. Ja pierdzielę. Dzięki, kurde. O, w dupę jeża. No, taką armię to ja rozumiem. No, ja pierdzę. Dwa jabłka. Ale dostają w pierdziel. Wypad, ty. Wow. Tam się ten rozprawia dalej z nimi chyba. Gdzie jest mój drugi creeper? Tak propo. Jeszcze tu gówno widać przez te pnącza. Nie wiem, to jest takie duże. O jasna cholera. Ile ich tam jest? Co by na chwilę poczuć się tam bezpiecznie? A macie. Jedna chyba ta zbroja z czarnej materii też się do czegoś w końcu przyda. To było tylko. Ale tam będę. Wróć. Wow. Fucking biczyn. Co tam wyczailiście ciekawego? Węże. No to tak. Aha, pająk. Wody. A ty co, mały? Czemu mnie nie atakujesz? A, dzięki za złoto. What the fuck? Co to jest? Oh fuck! Wow. Czym się zdaje, czy on jest taki, jakiś taki... większy? Ten creeper nie dał sobie spokoju. Jeszcze pluje. Co za...
Sztormozjad. Widzicie to? Jaki szuj. O wypad. O fuck, jeszcze mnie truje. O szajze. O pieprzona menda. Mar. What the fuck? Shit. Coś tu mi... Co to jest? Cholera jasna. Pszczoły. Popierdzielone. Ale nie wiem, ten pająk jakiś taki, jakiś się zrobił skrzywiały, czy... O ja pierdzielę. Nie no, to wygląda na pająka. Au! Pierdzielony. What the fuck? To jest jakaś ta. Coś się otwarło. To gdzie? Coś się otwarło, ale gdzie się otwarło? Czy będzie wa? Rozkopać, zobaczyć gdzie to prowadzi. Aha. Aha. Oh shit. Jest jakaś skrzynia i złoto, ale z jaj. Ha, ha, ha. Gdzieś tu. Aha, cwane. No to dobra, to teraz mi powiedzieć, jak się mam tam dostać. Skoro to tu się roztwarło. What the fuck? Cukier? O. Gdzie to jest? Roztwiera. Gdzieś pistona słychać, ale gdzie? Cholerny, jasny. Czemu to zawsze musi tak dziwnie być skonstruowane? Widzę, że ten creeper napierdziela równo. To nie zjemy na górze. Istna puścizna. Czekajcie, dam wam troszeczkę światła. O, tara. Czekajcie, może tam się coś roztwarło. Może tu? Aha. To won. Won, won. O jasna cholera. Wow. No to co, wrzucamy to, to, to. A no właśnie, one też się przydadzą. Te też się przydadzą. Kratki te, te. To. To, to. Dobra, a te bloki też weźmiemy przecież. Złote bloki. Czemu by nie? Tam już nie ma tej skrzyni żadnej? Wygląda, że nie ma. To jeszcze ta zostaje. A! Flint, na cholerę mi flint. Dobra, to co jeszcze to? Skoro tu jest jeszcze złoto, to czemu by tego nie... Nie pozbierać, nie? Om, om, om. Akurat złoto się przyda na kolejkę. Dobra, cyk, cyk. No ładnie, powiem wam, tu jest ładnie już itemów.
Okej. Creeper, cholera jasna. Czyś ty oszalał? Chyba będę musiał go zabić, bo... Dobrze? Zrób odpierdziela i to równo. No dobra. Schodzi. Gdzie on jest? Więcej problemów z nim niż pożytku. Dobra. No co, chyba nic już tam więcej nam to nie zostało. Bossa mafii żeśmy zajubali. No co, chyba tyle. Boż. Jesus. Aha, no i tu jest ten pająk. A, to w sumie nie jest tak dużo w tym dungeonie. Czy dobrze słyszę? Albo mi się wydawało. Jakiś... Ale... Nie. Dobrze słyszę. Coś tu jest jeszcze. Nie, tak. Nie tutaj, tylko na powierzchni. Aligator. O, właśnie skojarzył mi się, że dźwięk był tego... Traktorka, że tak powiem. Łopata. Co to jest? A, sfermentowane oko pająka. Nice. Dobra, co, wychodzimy chyba stąd. No, pada. Znowu dirt. Jeszcze noc na pewno. Fucking bitchu. Zobaczmy, czy nic mi tu na łeb nie spadnie. Nie, wygląda, że nie. Poza aligatorem, który jest. Shit. Fuck. Chodź, bo ty to lubisz. No, jeszcze się z nim rozprawimy i chyba będziemy startować do domu. No bo... Już w sumie tyle tego jest, że chyba na najbliższy czas wystarczy. Co, w tą stronę? Kurczę, żebym ja startował w taką deszczową pogodę, no wiecie co? Czytamstwo. Nie wiem, czy mam tam jakiś węgiel, czy nie. Sobie przełożymy. Uwaga. Cyk. Nie mam. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. No co? Obieramy kurs na dom.
2500 metrów, nie tak daleko. Jeszcze został jeden chyba dungeon do odkrycia na pustyni. Taki Steve z Creeperem. Na dole jest taka świnia duża, czy coś takiego. Trzeba do niej trafić labiryntem. Także może za jakiś czas trafimy tam. Ale warunki, jak lecieliśmy na przygodę, były, na wyprawę, były lepsze. Teraz deszcz, śnieg i tylko trzeba się kierować GPS-em. Czarna woda to jest naprawdę, naprawdę to jest to. Kurde. Śnieg mi dalej daje w pyszczek trochę. No ale coraz bliżej. Myślę, że z tyloma artefaktami to uda mi się dużo odkryć. No i mam nadzieję, że w końcu odkryję te okulary, dzięki którym dostanę się do tego obeliska. Wybiorę się jeszcze też po drodze przed w ogóle jakimiś odkryciami do Towncraftu i zdobędę zamek. Czy zamek? Bardziej chodzi mi o książki, półki z książkami w zamku, które tam są. Radziliście mi, żebym używał w tym stole do odkryć zamiast itemów książek, bo są podobno zwiększają ten procent dosyć sporo, albo same półki z książkami, więc tak też zrobię. Tutaj na dole to coś, co teraz widzicie, taką dziwną strukturę, to jest właśnie ten sam taki podwodny dungeon podziemny, w którym przed chwilą byliśmy. O, robi się dzień. Całkiem nieźle. O raju, oh no. O, myślałem, że sobie kliknę, ale nic z tego. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Dobra, lecimy. Ale jest normalnie zawrotna prędkość. Czujecie to? Czujecie to, ten powiew wiatru i te płatki śniegu na waszym pyszczku? Bo ja czuję. Śmierdzi trochę, ale to nic. Ewentualnie ktoś się tutaj zbączył. Ale to nie ja. Dobra. Delicje. A propos właśnie jedzenia. Pytałem, na co mielibyście ochotę. O, patrzcie. Zrobiła się pogoda, ale góra nad nami. Ja nie chcę być powietrznym Titanikiem. Więc wzbijamy się do góry. Shit. Dobra, wymieniamy troszeczkę. Jak tam nasze paliwko? Jeszcze wystarczy. Ale trzeba będzie chyba dołożyć. Lecimy dalej. Bo nie poobserwujmy tutaj, co tu jeszcze możemy znaleźć. Tam widzę dosyć ciekawa nora, węgiel. Czyżby kryształ tam się znajdował gdzieś? Chociaż cholera wie, nie. No właśnie, tak propos to kryształy jeszcze będą mnie czekać. Jeszcze wyprawa w podziemia po kryształy. What the fuck? Coś się przeładowało, ale to nic. Dobra, już jest niedaleko, 500 metrów do domu. Zbliżamy się, kapitanie. Przy 200 sobie zejdziemy na troszeczkę niższy pułap. Bo to zejdziemy się na 110. No to wygląda. Dosyć wysoko. Na dobrą sprawę. O, dobra, coś tam widać. Jeszcze góry. Zaraz powinno zacząć widać już moją wieżę. O, są już drzewka. Jest. Lecimy w tą stronę, bo będziemy lądować tu w tym miejscu. Dobra, schodzimy na dół. Lądujemy. Przygotować się ogólnie.
zapiąć pasy i te sprawy. Jeszcze troszeczkę niżej. Dobra. No i witamy w domu. Hej, hej. Dobra. Tyle przedsięwzięć, tam są skrzynki jeszcze i lądujemy tutaj. Shit. Pieprzone klawisze stałe. Dobra, a nawet wystarczyło. Węgiel zostawiamy w tym. Ops, pchniemy go tutaj. Siemano, mój domeczku. Cześć wam, przywiozę wam coś z wyprawy. Myślę, że będzie wam smakować. O, widzicie co ja mam dla was? O was też nie zapomniałem. Masz. Cześć krowy. Róbcie swoje. No cześć. A ty tam właśnie. Fucking bitch. No. Haha. Yeah. Smakowało, nie? Wiecie co? A propos skrzyni tej chodzącej, to jej nagle straciłem. Dobra, chrzanidzią. To. Tu. Dobra. Tu. I tu. Dobra, więc tak, takich mniej potrzebnych rzeczy to zostawimy tu. To i to. Okej. Okay. No i to. Dobra. Dziam. Gdzie mam jedzenie? Ogólnie poza nagraniem zaczynam, chociaż nie muszę tego nawet cyklować teraz do skrzyń. Poza nagraniem zrobię po prostu tutaj już porządek. Bo jednak się przyda. No i tak miałem to sposobem, kurczę, 20 oczów z Enderu. Wow! No właśnie, miałem to zobaczyć, co to jest. Standardowo ktoś musi napisać. Wow! Tak to pisze mi serce. Dobra, proszę, zaraz zobaczymy. No ja pierdzie. Bada. Że co? Ale że jak? Kurde, zostawiam sobie specjalnie, cholera jasna. A fucking bitchin. Fuck. Dobra, wiecie co? Idziemy jeszcze po... czekajcie. Albo nie. Tym czymś zajmiemy się w przyszłym odcinku. Nie wiem, jeżeli dam radę, to sobie zrobię już porządek na przyszły odcinek, jeżeli nie, no to jeszcze na przyszły, czyli na 137 będzie wtedy już wszystko w magazynie. Dobra, tymczasem się z wami żegnam, czas tutaj goni, no i widzimy się niebawem, także trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa!